Modzie Ekokreatywnej. Witam Was tu z mojego studia. Pokażę Wam dzisiaj w tym vlogu jakieś tam zmiany, które mam w studio. Nowy wieszak, właściwie wieszaki, przesadzam monsterę też do nowej donicy. No i będę robić dekoracje takie, wiecie, typowo już świąteczne. Tutaj zmieniam ten wystrój, bo wiecie, wcześniej miałam takie motylki, tutaj potem mi te motylki w jesieni zdjęłam. W zasadzie w jesieni nie robiłam takiej typowo dekoracji jesiennej, więc teraz robię zimową, taką świąteczną. W zeszłym roku miałam tutaj taką choinkę i też ta choinka będzie, za chwilę ją będę tu ubierać, zobaczycie. No ale też wprowadzę jakieś takie dodatkowe lampki i takie małe akcenty świąteczne, żeby było tak, wiecie, uroczyście, bo te vlogmasy, no i w ogóle ten cały okres aż do lutego chciałabym, żeby był taki super fajny, uroczysty, taki przystrojony. No i pokażę Wam, co tutaj się stało. Mam jeszcze jakiś nowy sprzęt tutaj. Mam nadzieję, że Was to zainteresuje. Pokażę Wam też, jak się ubrałam dzisiaj do teatru. Idę do opery na premierę. I to będzie balet Pan Twardowski w krakowskiej operze. Pokażę Wam tutaj taką stylówkę na dzisiaj. No i w ogóle coś na temat ubierania się do opery i do teatru. Więc może takie ze dwie, trzy stylóweczki, przebitki Wam tutaj wrzucę. Także zapraszam serdecznie. No i oczywiście zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i do polubienia filmiku. Będzie dużo świątecznych programów, będę pokazywać takie bardzo proste, super triki DIY. Na święta, jak można zrobić bardzo eleganckie, super luksusowe dekoracje w prosty sposób, praktycznie za darmo. No i pokażę Wam też może jakieś rzeczy, które będę przerabiać, takie z sieciówek typu Pepco, no ale to będzie później. Także dużo, dużo pomysłów, a dzisiaj zobaczcie, tutaj już będę Wam pokazywać, co robię w moim studio. Na początek nowy wieszak, bo to już widzieliście, ale nie pokazywałam Wam szczegółowo tego wieszaka. No i teraz pokazuję, zobaczcie, kupiłam sobie taki wieszak, on kosztował niecałe chyba 300 zł, z tego co pamiętam. Niestety, no to jest wieszak z Chin i jakkolwiek na zdjęciach wygląda super, bo zobaczcie, on jest taki jakby kolisty. Pokażę Wam tu podstawę, na taką okrągłą. No i to jest takie koło, jak się ustawi dwa takie wieszaki, jeden koło drugiego, to wchodzi taki kształt serca trochę. Takie fajne, no w sumie design ma fajny, jest ciekawie to zrobione, bo ma takie ząbki tutaj. No niestety dwa razy zamawiałam i za każdym razem niestety przyszły te wieszaki z wadami. Także no nie wiem, czy Wam polecać to. Ja sobie z tym poradzę, bo wiecie co, popatrzcie. Coś takiego, tak jakby świeżą farbę dotknęli, zapakowali to za wcześnie, no i widzicie, no takie zadrapania, no to jest bardzo niefajne, ale powiem Wam, że już za drugim razem byłam tak zdesperowana, że już stwierdziłam, że nie oddaję tego wieszaka drugi raz, tylko po prostu sobie to na wiosnę pomaluję, drugi raz zrobię sobie tutaj własną korektę jakby tego sprayem białym. Trochę to wyszlifuję, tutaj żeby było na równo, i pomaluję białą farbą. No po prostu sama sobie to trochę naprawię, bo już nie mam cierpliwości czekać kolejny raz na tą dostawę. No ale uważam, że jednak powinno to być w dobrym stanie. Natomiast wieszak jest, zobaczcie, jest metalowy, on jest ze stali i naprawdę jakby chodzi o konstrukcję, to jest solidny, ma takie mocne śruby na dole, więc to jest ciężkie, to jest takie solidne. No i jakby sama konstrukcja tego wieszaka jest ok, fajnie to wygląda, bo tutaj można, wieszając w tym miejscu rzeczy, to będą lepiej widoczne i można je powiesić w takiej perspektywie, że wiecie, że widać kolejne rzeczy, górę tych kolejnych rzeczy, jak się kręci, o zobaczcie, od przodu, no i to jest fajne, tego chciałam właśnie i jest niższy niż tamten wieszak, no jest ciekawie to zrobione, no i dlatego się zdecydowałam na ten wieszak. Mniej miejsca zajmuje, jest bardziej taki ergonomiczny jakby. Także w sumie dobry zakup, ale no jakość tutaj tego wymalowania pozostawia najwięcej do życzenia, niestety, no niestety. Aczkolwiek no jest to na pewno fajny design, tak jak mówię. No i teraz, kochani, będę przesadzać monsterę. Zobaczcie, tutaj pięknie ta monstera mi rośnie. Zobaczcie, jak to ma piękne nowe liście i dużo ma tych liści w ostatnim od ostatniego lata ona mi urosła naprawdę bardzo. Wszystkie te liście takie pootwierane to są nowe. Tutaj te stare liście będę wycinać niedługo. No ale widzicie, ona już ma za małą donicę. Mimo, że ja tą donicę już zmieniałam, jakby sama ją robiła. To było takie moje DIY tej donicy.
ale teraz będę przesadzać ją do tej wielkiej donicy. No i będzie to już taka ostateczna jej może donica, mam nadzieję. Także za chwilę zobaczycie, jak zmieniam tą ziemię. Kupiłam taką lepszą ziemię, także po przesadzeniu oczywiście tego się już nie nawozi. Za chwileczkę będzie wyżej, no bo wiadomo, tamta donica wyniesie ją tak jeszcze z 20 cm do góry. No i kochani, co tu jeszcze? Nowy wieszak mam tutaj. Taki podwójny, ale za to taki niski, bo widzicie, ja tu mam skosy, zobaczcie. Kto nie widział jeszcze, no to może sobie zobaczyć. Te skosy tu powodują, że nie mogę mieć takich wysokich wieszaków. Tamten jest wyższy, ale jakby, no tutaj mam jeszcze półki. O, też częściowo to są DIY, te kosze na dole, przerabiane z Pepco. No i tutaj chciałam coś niższego. No i dlatego taki regulowany wieszak, który właśnie się, widzicie, spuszcza tak nisko. I to jest na marynarki, na żakiety. Ja tutaj sobie pokażę Wam. Trzymam właśnie marynarki, żakiety, bo nie było już ich gdzie trzymać. Tu będzie jeszcze druga poprzeczka, ale tą poprzeczkę chcę troszkę tutaj tak podmalować, żeby mi tu bardziej pasowało. Więc będzie miał jeszcze jakby drugą warstwę, gdzie mogę sobie wieszać na przykład jakieś szeliczki, apaszki, paski, takie rzeczy, które tu mogą też wisieć w czasie, jak kręcę programy, bo to jest przydatne. No, moi drodzy, i co tu jeszcze ciekawego? Aha, mój sprzęt. No i zobaczcie, moje nowe lampy. Ta lampa jest całkiem nowa. To jest już taki wczesny prezent mikołajkowy od przyjaciółki. Z takim softboxem lampa. No, to jest taka troszeczkę tańsza lampa, w sensie normalnie fajnie świeci i tak dalej, ale ta druga lampa moja to jest ta taka moja urodzinowa od przyjaciół, lampa świetnej jakości, ona naprawdę mocno świeci, tylko musiałam sobie dokupić do niej parasolkę, lepszy byłby pewnie softbox, ale już trochę chciałam też zaoszczędzić, więc ta parasolka tutaj fajnie, myślę, że rozprasza to światło. No i jeszcze tutaj będę pracować nad jakością tego obrazu, bo też planuję właśnie zakup jeszcze sprzętu, komputera między innymi. Także jest już jakieś tam zaplecze. No i teraz za chwilę Wam pokażę, jak przesadzam monster i jak tutaj będę ubierać choinkę i dekorować tą przestrzeń. Także zapraszam na ciąg dalszy.
Moi drodzy, jesteśmy przed moją szafą. No i teraz to jest moja ta taka szafa codzienna, nie ta szafa, wiecie, taka galowa, teatralna. Ale zamierzam się ubrać na premierę baletu, tak jak już mówiłam. I no nie będę się ubierać jakoś bardzo, bardzo elegancko, w takim sensie, że wieczorowo, że te kiny i tak dalej. Natomiast elegancja, owszem, tak, wypada się i do teatru na premierę, i do opery ubrać elegancko. Powinien być to taki popołudniowy, elegancki strój, raczej w ciemnych kolorach. Oczywiście to nie jest oczywiście żaden przymus, może być też w jasnych, jak ktoś woli, ale zazwyczaj takie, wiecie, kolory wieczorowe to są takie ciemne, granaty, fiolety, bordo, czarny, bardzo pasują. No i do opery oczywiście można iść w spodniach, jak najbardziej, jak się z kobietą, eleganckich, ciemnych, wieczorowych spodniach, eleganckiej górze jakiejś, czy bluzce wytwornej, czy coś takiego. Ja zamierzam iść raczej w sukience. Pokażę Wam kilka możliwości takich strojów właśnie, które wypada włożyć do teatru, bo wiecie co, nie wypada iść w dżinsach. Oczywiście dżinsy raczej odpadają. Czarne jeszcze, do jakiegoś czarnego golfa, czy do eleganckiej bluzki ostatecznie by uszły, ale raczej dżinsy to nie jest opcja do opery, do teatru też raczej nie, chyba że to jest taki teatr, wiecie, gdzieś u kogoś w salonie, czy jakiś taki eksperymentalny, uliczny, no to co innego. Natomiast no jednak elegancko, jednak tak w miarę klasycznie, wytwornie, artystycznie wypada się też ubrać. Tutaj można poszaleć z dodatkami, z jakąś piękną biżuterią artystyczną w stylu art deco, albo w ogóle, no wiecie, jakieś takie fajne, artystyczne dodatki będą jak najbardziej okej. No i teraz zastanawiam się właśnie, co włożyć. I chyba brałam pod uwagę dwie opcje. Jedną to są spodnie. Zaraz Wam pokażę stylówkę z takimi tutaj eleganckimi spodniami, którą już widzieliście. I te spodnie naprawdę są eleganckie. Można je włożyć do pięknej, jedwabnej bluzki, do opery. Może do opery to by była przesada, ale do teatru. Druga opcja to moja czarna spódnica ze skóry, taka rozkloszowana, i zastanawiam się, czy właśnie nie włożę tej spódnicy, bo ona jest przepiękna. Wiecie, o którą chodzi, taką na lata 50. moją szeroką, rozkloszowaną, do jakiejś właśnie ładnej góry, do biżuterii. Będzie elegancko wyglądać na pewno. To jest jedna opcja też, zaraz zobaczycie tę stuluweczkę, przebitkę. Jakby to wyglądało, no i taką spódnicę do właśnie jakiegoś czarnego topu, body, a ewentualnie właśnie do jedwabnej bluzki też super by wyglądała. Jakiś ładny pasek, jeżeli kozaki, to takie przylegające do stopy, czyli też wytworne, proste. No i wieczorowa torebka jak najbardziej może być, może nie cekiny, to nie sylwester, ale jakaś taka prosta, elegancka, czarna torebka jak najbardziej. Można włożyć szal, można ubrać tu tym razem jakieś futro, oczywiście z drugiej ręki, lub elegancki płaszcz, jak najbardziej. Ja będę tu raczej optować za tą spódnicą, ale zobaczcie tutaj jeszcze, pokażę Wam inne opcje. Moja sukienka, już Wam pokazuję, taka. Też jest to krótka sukienka, ale wtedy czarne rajstopy i elegancki, aksamitny taki płaszczo-żakiet na wierzch, i w nim bym już została, i do tego biżuteria. Też może coś takiego być, chociaż wydaje mi się to jeszcze troszkę zbyt mało eleganckie. Natomiast jak najbardziej można pójść w stronę też weluru. I tutaj moją drugą taką opcją, nad którą się zastanawiam, jest taka sukienka aksamitna. Ona też nie jest długa, przed kolano jest, ale ten materiał jest bardziej wieczorowy, bardziej elegancki, i do tego właśnie można jakieś wysokie, eleganckie botki, ładną biżuterię i na przykład aksamitny żakiet, i będzie piękny strój do teatru. Ja nie będę wkładać tu żadnych długich sukien, takich do kostek, bo to już nie jest, to nie jest jakaś gala też, że to bez przesady tutaj z aż takim strojeniem się. Widzicie tutaj mój żakiet, tą sukienkę. Oczywiście takiej sukienki nie włożę, dobrze, to jest zbyt dzienny, ale tu mam mój żakiet aksamitny, który właśnie być może do tej mojej sukienki fioletowej z aksamitu, która tam jest, dzisiaj założę właśnie.
No i zaraz zobaczycie moje stylizacje. Jestem bardzo ciekawa, co o nich sądzicie, która się Wam najbardziej podoba. Coś jeszcze Wam pokażę, coś takiego, co by się nadawało właśnie do opery, czy też do teatru takiego już elegantszego. Do teatru też fajnie wyglądałaby taka sukienka, właśnie ta z tym obrazem. To jest takie właśnie artystyczne, jest czarne, więc jak najbardziej do takich eleganckich butów się nadaje. To zobaczcie przebitki z wcześniejszych programów w tej sukience. Ja bym do tego jak najbardziej włożyła czarne, wysokie kozaki, takie eleganckie i jakąś elegancką torebkę, piękną broszkę na przykład. I to też będzie świetny, świetny wybór do opery, kochani. No i co jeszcze? No i generalnie zobaczcie tutaj kilka takich stylówek, które Wam teraz będę pokazywać. Które właśnie moim zdaniem są fajnymi stylowami do teatru. Do tego na pewno jakiś czarny, długi płaszcz albo futro wręcz, jakby było zimniej. Ja dzisiaj raczej będzie to czarny płaszcz, no i jakiś szal na pewno, rękawiczki też jak najbardziej się przydadzą. Jest zimno, jest bardzo zimno dzisiaj, tak wilgotno. Także kochani, zapraszam Was na te kilka stylówek, które przygotowałam z okazji właśnie wyjść do teatru, propozycji dla Was, jak można się ubrać. No i oczywiście zapraszam Was na kolejne programy, a już, już na samym począteczku grudnia pokaże się vlog pokaże się pierwszy vlogmas, w którym zobaczycie już dekoracje, konkretnie świąteczne mojego domu, jak zaczynam dekorować dom i kilka prostych pomysłów na bardzo tanie eko, takie dekoracje, które możecie sami wykonać albo przerobić takie popularne dekoracje, które są wszędzie w każdym sklepie. Pa kochani, do zobaczenia już niedługo.